Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Jest to zasada ogólna poruszania się na drogach w Polsce i większości krajów na świecie. Wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz ruch drogowy są dostosowane do tej zasady, np. wyprzedzanie, jazda po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, zasada prawej ręki. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni. Do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej o co najmniej czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Wyjątek od tej zasady stanowią takie manewry na drodze, które wymagają jazdy bliżej środka jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie można zajmować więcej niż jednego pasa.